Nie powiedział, to ja popieram i swojemu sekretarzowi, kardynałowi Siedzibiszowi, kazał przynieść kopertę taką grubą. Sekretarz ksiądz Pałacz przyniósł tą kopertę. To były pierwsze pieniądze na budowę tego sanktuarium. Kardynał Franciszek realizował dokładnie tę myśl Jana Pawła II, a jednocześnie sam wkładał w to dzieło całe swoje serce, można powiedzieć. To jest na pewno dzieło jego życia, ta bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łabieżnicach. Jak dzisiaj mówimy, orędzie miłosierdzia rozchodzi się stąd na cały świat. Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Jutro ksiądz profesor wspominał o porcjunkuli, więc jutro o 17:00, też w pierwszy czwartek, msza święta w Bazylice Franciszkańskiej. Będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Kondecki, a w piątek w katedrze na Wawel o 11:00 w uroczystości pogrzebowa. Jeszcze dodam, ojciec, jeśli mogę, dzisiaj o 18:00 przeniesienie trumny księdza kardynała Franciszka Machalskiego z domu biskupów krakowskich do Bazyliki Ojców Franciszkanów, gdzie w pory tym przewodniczyć będzie ksiądz biskup Jan Zając. Więc dzisiaj, gdyby krakowianie, a dużo ludzi wiem, że w Krakowie słucha Radia Maria, gdyby zechcieli wybrać się właśnie na to nabożeństwo dzisiaj wieczorne, a potem